Hejka, witajcie w kolejnym odcinku DJ Town. Awast. Siemka, cześć! Zapomniał nawet, że nagrywamy. Więc... Nie zapomniałem, ale spoko. Dobra, mówmy. Więc dzisiaj mamy plan. Dzisiaj mamy plan, aż dziwne, nie? Tak, wyjątkowo dziwne i moje oznaczenia wyglądają naprawdę kretyńsko. Ale możecie się już nawet połapać, gdzie co będzie, mniej więcej. No, powiedzmy, na razie mamy tutaj zaplanowane już pokoje, jak w ogóle domek będzie wyglądał, jest jeszcze bardziej zaplanowany niż wcześniej nawet było. I powiem wam, że wychodzi to chyba nam na dobre, bo teraz wpadłem na tyle ciekawych pomysłów, Dark oczywiście też. Oczywiście, że tak. Że po prostu... No, nie mogę się doczekać, aż ten domek skończymy, jak on będzie wyglądał. A wiesz, to tak jest za każdym razem. Po prostu nigdy nie możemy się doczekać, aż skończymy jakiś domek. No, oczywiście, że tak jest. No. Ale to jest pozytywne, to bardzo fajnie świadczy o tym, że fajnie się też bawimy przy tym domku, a to chyba nawet widać na nagraniach. No, zwłaszcza tego ostatnio, nie? Tak. Ja sobie może zacznę od swojej części, Dark od swojej. No, oczywiście. No, i budujemy. Stwierdziłem, że to jednak tutaj w tym miejscu źle wygląda. To się przerzuci na bok. I... I? Okej. Okay. I... tak. Nie, nie oceniaj mnie. Czułem, że ten, że przerwałem ci rytuał rozmowy, ale jednak nie. No. Tak. Okej, okay, to co tam? Nie. Teraz się nagle zrobiło dziwnie. Wiesz co, zwykle jak ja coś zacząłem nagrywać i zaczynam coś, nie wiem, próbować mówić, to wychodzi dziwnie, więc ja się tym nawet już nie przejmuję. Wiesz, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, powinniśmy zaczynać zawsze od tego, że texture pack jest tak. Flows HD. Dokładnie. Texture pack jest Flows HD, jakby się już ktoś nie zorientował, oglądając poprzedni odcinek, albo nie zapamiętał, albo coś, albo nie oglądał. No, dokładnie. Save'a, tak, że możecie dostać w opisie, niestety nie wrzucam go co każdy odcinek. To też bym chciał podkreślić. Tak, dlatego, że po prostu wrzucamy wtedy, kiedy naprawdę jest coś wartego pokazania i wartego wrzucenia. No właśnie. Myślę, że to też nie ma sensu cały czas update'ować, chociaż nie ma po co. A przy okazji też, jeśli będziecie czekać, to zawsze jest na co czekać. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jeżeli ktoś, jeżeli się na coś długo czeka, to wtedy radość jest większa i tak dalej. No właśnie. Matata. Wszystko jest lepsze. Właśnie. No. O to dokładnie mi chodziło. No. No, ja to czasami potrafię coś ująć w słowa, nie? No. Wbrew pozorem. Aż zrozumiale nawet. Dziwne. Ostatnio mi się udaje mówić coś tak, że nawet Janek rozumie. No. Żebym coś sugerował. Nie ma żadnego. Niemożliwe. Just impossible. Więc, so... Wpadłem tutaj też na taki pomysł, bo chciałem o tym wspomnieć, żeby ten cały domek... Żeby to był jeden domek, ale rozdzielić go tak jakby na dwie części. Dokładnie, że tutaj jest pusta przestrzeń i nie ma nic. Ja sugerowałem, żeby było jakieś przejście. I ten, chociażby... ten kopiec tutaj to jest schodnik, który będzie łączył te dwa domki. Ja sobie to wyobrażałem właśnie tak, żeby to połączyć z takim kamieniem zniszczonym, granitem w tym przypadku. I nie wiem, i tutaj po boku ta ulepszona wersja granitu. Polished granite. Okay. Nie wiem, jak nazwać polished. Wygładzone? O, no dokładnie. Coś no, w tym. W sumie. Znaczy, osobiście mi się nie podoba za bardzo ta tekstura, ale... Ale w sumie to zawsze jakaś odmiana, bo... Trochę przesadzaliśmy z kamieniem i tak dalej.
Darek to specjalista od tekstur, to się zawsze musi przyczepić. Oj no, sorry, wybacz. Taki mamy... klimat. No dobra, nie chcę mówić sucharów, ale widzę, że już mi tym wyraziłeś tym razem. Czekaj. Taki mamy klimat, bro. No. Suchy. Mhm. No, sucho. Zdecydowanie. Bardzo fascynująca nam tutaj wyszła rozmowa, trzeba przyznać. Wiesz co, poza planem do tego, do domku, trzeba by na następne odcinki jeszcze wymyślać temat. Tematy do rogu. Tak. Dokładnie. Ja się po prostu, tak nie wiem, czy wspominałem w poprzednim odcinku, czy przed poprzednim odcinkiem tylko do Janaka, że ja po prostu uwielbiam perspektywę w Minecrafcie. Mhm. I co w związku z tym? I w związku z tym, że jak nagrasz się w Minecrafta, to potem wszędzie widzisz punkty zbiegu. Tak totalnie, totalnie wszędzie widzisz punkty zbiegu. I horyzonty, zwłaszcza jeżeli grasz na flacie. Znaczy to chyba tylko ty, bo ja chociaż rysuję, to nie widzę żadnych punktów zbiegu. No i dobra, ja jestem trochę taki upośledzony, także wiesz, nie sugeruj. No, żeś się troszkę znowlifeił, jeśli chodzi o te... punkty zbiegu. No. No tak bywa, no sorry. Okay. Niektórzy, co grają w Minecrafta, to widzą wszędzie klocki, ale nie tak widzi punkty zbiegu. Ej, wiesz co, ostatnio czytałem jakiś tekst, tak propos fanów Króla Lwa i innych takich, że za każdym razem jak patrzą w niebo, to widzą Mufasę. Nie ogarniam tego. Tak totalnie tego nie ogarniam. Nie, to jak patrzę na zachód słońca, to słyszę tą muzyczkę z tego, z Króla Lwa, jeśli chodzi o ten temat. Na wschód, bo tam był wschód. O. Nie, żebym ostatnio oglądał Króla Lwa znowu. Nie oceniaj mnie. Nie, nikt tak nie mówi. Dokładnie. Nie, to jest świetna, świetna bajka. Naprawdę. Aha. Disney Rules. To jest Disney, tak? Tak, to jest Disney. Także... No. Ale cieszę się, że już wiesz. Całe życie się człowiek uczy. No, dokładnie. Znaczy, wiesz co, tak właśnie z przyjaciółką ostatnio ogarnęliśmy, że co starsza bajka Disneya, i nie tylko Disneya w sumie, to bardziej chora. Nie wiem, czy kojarzysz taką bajkę jak Marcelino, chleb i wino. To było dopiero chore. Co? To jest w ogóle z Disney? Nie, to nie jest Disney, ale było chore. A to jest stara bajka. Bardzo nie, stara to bajka. Chyba jestem za młody. No, prawdopodobnie tak, ale to pamiętam. A ty jesteś młodszy ode mnie. No. I masz prawo tego nie znać. No tak. Aczkolwiek, jeżeli kojarzycie Marcelino i chleb i wino, to... Dobra, tekst z zajebistym dzieciństwem jest już przestarzały i suchy, jak nie wiem, ale wiedzcie, że po prostu dorastaliście w wieku, kiedy... W dziwnych warunkach. Tak, kiedy kreślili bardzo dziwne bajki. No. Chociaż wątpię, żeby ktoś to kojarzył, naprawdę. O, może jednak. Czekaj, co tu chciałem. Może proście, jak ktoś to kojarzy, to napiszcie w komentarzu. Dokładnie. Albo u Darka, albo u mnie. Bo to tak idzie, dobra. Sam w sumie jestem ciekaw. Czy ktoś kojarzy bajki, o których ja mówię? Okej. Okay. Ja tego nie oglądałem w razie czego, ja tylko kojarzę to. Skąd to znasz? Nie wiem. Szybko tłumacz się. Acia mi mówiła. No. Acia mi opowiadała i... Tak. I właśnie stąd to znam. Aha. Nie znam.
Okej, okay, za bardzo się zamotałem, żeby ktokolwiek mi uwierzył. Nie słychać tego w twoim głosie wcale. No wcale. Co śpiewasz? A w sobie sam nie wiem. Nie pamiętam tytułu, kurde, a dzisiaj jeszcze to 5 razy puszczałem na YouTubie. No, ale to na pewno nie jest Król Lew. No raczej nie. W ogóle tak propos Króla Lwa, to nie wiem czy kojarzysz, ale jest musical z Króla Lwa. O Boże. I tam... Ej, nie, ale wiesz co, to jest takie trochę mindfuckogenne, ale naprawdę fajnie im wychodzą te utwory. Chociażby na przykład Circle of Life, to jest chyba najbardziej popularne ich wykonanie. To naprawdę, naprawdę bardzo fajnie im wyszło. To znaczy, naprawdę jest chore. Nadużywam tego słowa. Bo jesteś chory. Jesteś suchy. Nie, bardziej jeden. Ode mnie tym razem. Ten śmiech. Ja pierdzielę. Będę się bał teraz to obrabiać. Jak będę obrabiał, to będę umierał z zażenowania. Ja na szczęście tego nie oglądam. Jak jest jeden cały ten bez cięcia, to po prostu wrzucam i tylko daję przejście na początku i na końcu. Na całe w szczęście. Też, w sumie też, ale ja jeszcze kontroluję głośność na całości. Serio? No, na nie, to ja jestem pewien, że ja mam dobrze. No. I często się mylę. Dokładnie. Więc ten... Ale wiesz co, zauważyłem jedną rzecz, że czasami potrafi mi fiksować Camtasia i mi renderuje jakoś tak, że mam ostatecznie tak jakby... Kurczę, jakby co powiedzieć. Wydaje się, że jest wszystko ok, ścieżki są równe i tak dalej, ale jak się wyrenderuje, to są przesunięte. Mhm. I nie ogarniam tego. No bo to przez to, że właśnie możliwe, że masz za wolny komputer, bo chyba też coś takiego miałem kiedyś na moim starym komputerze. Bez przesady, on nie jest jeszcze taki stary. Znaczy, wiem, ale Camtasia to nie jest taki program dla, no... Słabych komputerów, dzięki. Żartuję, żartuję. Nie no, bo przyznasz nawet, że często ci się zacina i czasami potrafi ci projekt cały wysadzić w powietrze. Wiesz, że nie? Na pewno nie. Na pewno tak, znasz się. Na pewno nie, bo po prostu ja się już z tym uporałem. Bo kiedyś też próbowałem z tego korzystać, ale... No... Ale wiesz, że mi się kompletnie nie wywala ten program? Kiedyś mi się wywalał, rzeczywiście, ale to ogarnąłem. Teraz Aha. Po prostu ani od... Nie wiem, roku, po prostu ani razu mi się nie wywalił. No to gratuluję. Bo ja nie mogłem tego doprowadzić do porządku. A ja mogłem. Jestem informatykiem. Jestem informatyką. Będę pisał grę. Aha, dobra, tutaj... Kurczę, tutaj się łączy wszystko. To jest właśnie takie myślenie, ten takiego, no, gimbusa? Nie ten, no właśnie, nie ograniczajmy się tu w słowa gimbusa. Tak. Tak. Przynajmniej, nie no, nawet mi chyba podstawówki, czyli nie wiadomo czemu podstawówki mi jakoś nie obraża, tylko gimbusów. Nie. Dziwne. Podstawówka jest jeszcze głupsza. Znaczy no, w sumie to jest tak niski wiek, że chyba nie ma co... Wrzedłbyś, nie wiem, na debila, na pedofila, czy jak to powiedzieć, że obrażasz dzieci ze względu na ich głupotę. Myślę, że wychodzisz po prostu na kogoś mocno niedojrzałego. O, właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć. No. No. No jeszcze się czegoś, jeszcze dużo te dzieci będą się musiały nauczyć.
Wiesz co, jak wszyscy. Prawdę mówiąc, to czasami jak jest, przebywam z dorosłymi i czasami po prostu aż, nie chcę brzydko powiedzieć, dupę żal ściska, że oni chodzą jeszcze po tym świecie i są tacy bezmózdy. Ale nie, mówię w tym momencie serio. Tutaj się śmieje wiele osób z gimbusów, czy... Znaczy wiesz co, gimbus to ustalmy stan umysłu, a nie rzeczywisty wiek. Czy no. Szkoła, do której chodzisz. Ale po prostu czasami patrzę na dorosłego człowieka, który zachowuje się gorzej od tego gimbazjalisty i nawet takiego stereotypowego. I to jest naprawdę, to boli. No, boli. Dzięki, Janek, za wsparcie. Nie muzycy. W sumie to jakby nie patrzeć, to też się czasami zachowujemy jak gimby. A to normalne. Chyba. A to wiesz, kurczę, zapomniałem, że tutaj chciałem zrobić coś innego. Dobra, to co zostawię. Tutaj się chyba zrobi. Chyba normalne. A, normalne. Na, mówię ci to na 100%. Ja, nawet ja się zachowuję jak gimbus, więc mi tu proszę nie mówić, że to nie jest normalne, czy coś. Ale wracając, bo zacząłem ten temat informatyków. No. Bo właśnie większość tych takich gimbusów to myśli sobie, że pójdzie na informatykę, będą pisać gry. I... Tak, albo nie wiem, jestem, lubię komputery, lubię grać w gry i się nadaje na informatyka, znam to. No i potem jest po 50 klas informatyków w takim technikum. Na przykład... Z czego potem się rozwalają, bo tak na dobrą sprawę poziom jest tragicznie niski. No właśnie, no jak na przykład w moim przypadku, moje technikum, powiem ci, że tak naprawdę jest technikum górniczym. Mhm. Ile jest klas ten górniczy w pierwszym roczniku? Zero. Zero albo jedna właśnie. Zero. Ani jednej nie ma w technikum górniczym. Jedną masz chyba starszą, tak? Tak, jest jedna z drugiej klasy, jedna z trzeciej i chyba jedna ten z czwartej, bo z czwartej to nie pamiętam, czy też w ogóle ktoś jest. Ale to no, jest ale... po prostu tragiczne, to jest tragedia. No. Technikum górnicze i w końcu się przemalowało na informatyczne. Znaczy niby dalej jest to w tych statutach i tych innych, że to jest technikum górnicze, tylko że... Wiesz co, to tak samo jak u nas w Stalowej Woli jest, to znaczy właściwie nie w Stalowej Woli, tylko w Nisku, jest technikum elektryczne. No. I tam tak naprawdę też były dwie klasy informatyczne, w naszym roczniku, w tym, w którym ja byłem. Były tam fryzjersko-kosmetyczne jakieś tam i to jest dla mnie absurd, że na poziomie technikum coś takiego się robi. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o te klasy elektryczne, to był tylko właściwie jeden elektryk i tam nie było już elektronika nawet. Tu u nas jeszcze poza tym informatykiem to jest teleinformatyk, na którym ja jestem i jest... Jeszcze elektryk, który jest o dziwo bardziej popularny jak teleinformatyk. Chociaż w sumie nie. No, powinien być popularny, co ja w ogóle gadam. Dobra, to teraz fachowcu powiedz nam wszystkim, czym się różni informatyk od teleinformatyka. Popisz się wiedzą. Sama nazwa na to wskazuje, że teleinformatyk zajmuje się telefonami. I głównie znaczy, telefonami, ale... Znaczy takimi telefonami typu smartfon, czy coś takiego? Ogólnie, w ogólnym tego słowa znaczeniu. Teleinformatyką i telekomunikacją. O, telekomunikacja, to jest najbardziej odpowiednie słowo w tym momencie. Okej. Okay. Czyli no, telekomunikacja, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, co dziwne. To jest ten wasz taki mały smartfonik. To, co będzie tam w środku, jak na przykład odbiornik, nie wiem, głosu waszej mamy, to albo syna, kto co woli, to właśnie ja się tym zajmuję. Żebyście dobrze słyszeli. O. Ale tak wiesz co, najprościej ty, tak propos smartfonów i głośników, to znaczy mikrofonów w smartfonach, to one są naprawdę teraz bardzo dobre. Można w tej chwili nagrać smartfonem, jeżeli się ktoś bardzo postara,
audio jakości studyjnej. No, prawie studyjnej. No. Dużo lepsze są niż te montowane m.in. w laptopach, czy te, które można kupić sobie w sklepie, powiedzmy, komputerowym. Mm-hmm. Nie wiedziałem. No, ja wiem. Aż takich dobrych. Z takich dobrych to chyba nie będę tworzył, nie, ale... Nie no, ja ogólnie to ja wam będę pewnie rozkładał kabelki nad głowami. I tyle. No. No, dokładnie. Ale jak się zastanawiacie, czy iść na informatyka, to naprawdę ja nie polecam. Chociaż Darek jest informatykiem, to... No właśnie. Radzę ci nie zapominać. To znaczy, wiecie co, ogólnie tak, jeżeli naprawdę czujecie, że... Jeżeli interesujecie się komputerami, ale pod kątem właśnie nie gier, nie jesteście graczami, tylko naprawdę interesujecie się sprzętem, interesujecie się programowaniem, chociaż programowania jest naprawdę bardzo mało. Interesujecie się oprogramowaniem, to tak, jak najbardziej. No. Ale jeżeli chcecie po prostu grać, to nie spełnicie się w tym, bo to jest naprawdę co innego. A zwłaszcza potem, żeby kontynuować ten zawód, to trzeba jeszcze potem umieć fizykę, której nie ma niestety w zawodzie informatyka w technikum. Dokładnie. Jest to bardzo mało. No, i tylko matematykę. Pierwszy rok, nie? No i matematykę tak, to akurat to macie rozszerzoną. Dwa lata, ale... Co? Matematyki nie macie rozszerzonej? Nie. To znaczy, a u nas jest. To znaczy, wiesz co, u was już idzie nowa... to znaczy... No. Nowy program. No, to lecicie nowym programem, a my lecieliśmy, to znaczy nasz rocznik był przedostatnim lecącym starym w technikum. No, to już słyszałem. I co dalej? I co dalej? No właśnie. Wiesz co, ja zorientowałem się, że bardzo dzieje się we wnętrzu, aniżeli na zewnętrzu, więc... Znaczy, właśnie robię podwójny sufit. A ja nie wiem, czy się dobrze zorientowałem, ale być może chyba będzie trzeba zaraz kończyć. To na to patrz. W zasadzie, wiesz co? No. W sumie masz rację. No właśnie. Właśnie. A ja teraz naprawdę latałem z kwiatka na kwiatek, to znaczy, wiecie, z kąta w kąt w tym i szczerze powiedziawszy niewiele zrobiłem. No, dobrze, trzeba wiedzieć. Przyznać. Trzeba będzie go pocisnąć w następnym odcinku. No niestety tak. No. Ale to znaczy, że już będzie trzeba kończyć, czy za parę minut, czy już mieliśmy to zrobić pół godziny temu? Nie, no 22 minuty, 23 nagrywamy, a ja włączyłem nagrywanie troszeczkę wcześniej, więc coś będzie około 20 minut. No to jeszcze chwilkę można w sumie połudować. No jeszcze może. No, bo tutaj w zasadzie to... Jeszcze bym musiał pomyśleć poza nagraniem, co by tu zrobić jednak. Czasami nawet jak się wydaje, że ma się dobry plan, to się okazuje, że on jest niewystarczający niestety. No bo ile mamy rozplanowane, gdzie co jest, to nie mamy rozplanowane, jak to zrobić, a to już jest zupełnie inna bajka. Aha. No. Właśnie. I tak to jest. I tak to jest. Ups, puszka, sorry. Po Mountain Dew nie myślicie o mnie jakichś dziwnych rzeczy. Co? No, że to nie jest puszka piwa, tak? No ja bym raczej powiedział, że to puszka piwa. No właśnie o co chodzi, że to nie jest puszka piwa. Aczkolwiek... Po namyśle stwierdzam, że tak. Ale nie piwo. Co? Komplikujesz. Ja jak zwykle. No. No. Czekaj, wiesz co, po prostu ja nie mogę myśleć i myśleć jednocześnie. Znaczy nie mogę myśleć o dwóch rzeczach naraz. To znaczy mogę myśleć o dwóch rzeczach naraz, ale... Dobra, bo się przygrzewasz. Prawda. Ale, no, tak. Powinienem skończyć. Mhm. I wiesz co, chyba to jest ten moment, kiedy naprawdę my powinniśmy już kończyć. Dokładnie, ty też.
tym bardziej. O. Jesteś niemiły. Znaczy w sumie to niewiele chyba zrobiłem w tym odcinku, tak mi się wydaje. Ja też, wiesz. Więc... Za dużo żeśmy się rozgadali. No i to są właśnie minusy, jak mam wymyślać dla was tematy. A. Wtedy jest źle, bo się nie skupiamy na tym, co, chodź się co żegnać. Naprawdę ważne. Chodź się żegnać. No oczywiście, idę. Więc to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć. Cześć.